I uwaga, dźwięk szaleje, wszystko szaleje. Trala. Pojawia się obraz i wkracza na scenę. Tak więc halo, halo, halo. Dzisiejszą grą wieczoru jest kolejna, jakby nie było, produkcja, w której dostajemy remake, czyli taką odnowioną wersję starej gry. Tym razem jest to Dead Rally. Z lat 90. chyba jeszcze, to były tak stare wyścigi, że wszyscy co grali to... To są brzydcy ludzie obecnie i starzy i walczący o emerytury. Natomiast... ona wyszła, teraz już chyba nawet na PC. Natomiast... Ja mówię o wersji, z którą spotkałem się na iPhony. Bo tam wszystko wymasterowałem, czyli skończyłem ją na 100%. I tam była płatna. To wychodziło chyba jakieś 16 złotych. Nie wiem jak teraz, naprawdę. Nie śledzę tak dokładnie rynku gier na iPhony, bo nie mam iPhona. Ani niczego z jabłkiem, nie licząc samych jabłek, póki są jeszcze dozwolone. I jakiś czas temu pojawiła się wersja na komórki, które są komórkami z Androidem. I ta wersja jest darmowa. Tyle tylko, że ona chyba jest nawet uczciwie darmowa, bo da się ją, powinno się dać przejść bez problemu. Tyle, że czasami dostajemy coś w stylu jakiejś możliwości wykupienia płatności. Ma nawet fabułę, którą wam zaprezentuję. Są bardzo przyjemne przerywniki filmowe. Zobaczcie zresztą sami. Okej, wprowadzeniem. Dynamiczne intro, które pozwala nam zapoznać się z arkanami sterowania. I ono jest spoko, bo na wyścigach zawsze jest problem. Tutaj wygląda tak, no to jest wyścigówka z widokiem z góry. Oczywiście zachowane zostają wszystkie zasady poprzedniczek. W wyścigach możemy się ostrzeliwać, możemy walczyć. Są dwa rodzaje kamer. Jedna jest właśnie taka śledząca nasz pojazd, druga taka, która... dowolnie się obraca. W sensie jest zawsze na jego tyle. No i teraz co muszę ważnego powiedzieć. Sterowanie jest dobre. To znaczy ono naprawdę funkcjonuje. Nie mamy tutaj osobnego gazu i hamulca, tylko po prostu wskazujemy tym oto widocznym po lewej dolnej stronie ekranu kierunek. No ale do rzeczy, o co chodzi fabularnie. Well, what do we have here? A stray dog. Take him to the station, boys! Speed, reckless drive. No więc wcielamy się w gościa, którego łapie szeryf George Lucas. I będzie on dalej walczył o swoje tam życie, biorąc udział w serii mniej lub bardziej legalnych wyścigów. To jest dokładnie to samo, co się działo w oryginale. Tyle tutaj mimo wszystko jest troszeczkę prościej, o czym sobie zaraz powiemy. Ktoś mówi, jakie gardło. No dokładnie George Lucas. No i tyle. No niestety, fabuły nie ma zbyt dużo, czy niestety, to jest gra o wyścigach. I tak, jak ktoś nie wie, samochód ma na dachu karabin. Mamy tego całkiem sporo, to znaczy tak. Zasada jest prosta, ścigamy się w wyścigach, kasujemy za to kasę, kasę wydajemy na A. Samochody, których jest trochę. I tutaj właśnie na tym polega ta przewaga wersji na Androida i na inne, i na też na iPhone'a, że można za to zapłacić, jeśli komuś nie chce się odblokowywać. Ale po co? Czy możemy mieć zbyt dużo kasy, to możemy płacić. Samochody są chyba nawet tymi znanymi z oryginału, tylko tu są ładnie wykonane i cacy. Do samochodów kupujemy ulepszenia, tutaj jak widzicie, może to pokażę na przykładzie po prostu biorąc udział w wyścigu. Czy coś jak Twisted Metal? Nie, to jest oryginalny Dead Rally. To jest dużo prostsza w założeniach. Weźmy taką ligę dla początkujących na mapie Oasis. Lepsze ligi pojawiają się z czasem. No i tyle, jak dojadę, jak zabiję, będzie po prostu jakiś tam postęp. Jedynym bonusem, samochód w ogóle domyślnie z podstawowej broni strzela sam. To też jest
fajne, bo i tak się przeważnie ją ciśnie na maksa. Tu się zbiera część broni. Broń można odblokować zbierając mniej części. Zresztą zaraz zobaczycie to wszystko, jak wejdę w końcu do głównego menu. Na razie jakoś przyjadę. Jak widzicie, nie ma tragedii, jeśli chodzi o sterowanie. Wiem, że ono się sprawdza i się faktycznie sprawdza. Grafika jest bardzo ładna. Na Androidzie zależy oczywiście od komórki, tak podejrzewam. Natomiast na wszystkich iPhone'ach była po prostu śliczna. Na wszystkich, na których rusza. Ja tu się nie będę za bardzo angażował w walkę. Skoro mam pojazd na tyle szybki, że uciekam od tego piekła, to sobie to piekło będę unikał. Ale strategie są różne. Bo oczywiście dodatkową kasę dostaje się, jak się ich wyryżnie. I te D i TP. I tu w ogóle chyba mam strzelbę jako oręż główny. Tak, tak. Nie podpuszczę ich, bo chcę mieć pierwszą pozycję i zgarnąć główny hajs z wyścigu. Więc ostatnie okrążenie, niech się to pełni. Jest jeszcze dopał z takich tutaj zbieranek i tyle. Jest. No i teraz tak, mówiąc o tych zmianach. Oczywiście gra jest teraz zupełnie nie w formule. Natomiast istotne jest to, że jak się ginie, tam był taki wątek ekonomiczny, był dosyć poważny. To znaczy grę się łatwo przegrywa. No, na najwyższym była praktycznie do przejścia bez ciągłego load i save'owania. Mówię o oryginalnym Dead Rally. Dead Rally czy Dead Race? Bo już się kurde, aż mi się zaczynam mylić film z grą. Dead Rally, przepraszam, źle powiedziałem. Tutaj kiedy przegrywamy, nic wielkiego się nie dzieje. Zawsze nas stać na naprawy. O, w ten sposób ulepszamy pojazd, decydując na co ten hajs przeznaczamy. Ulepszamy dostępną broń. Ja sobie tu pójdę w co? Może w pancerzyk? Może ulepszę mojego shotguna. I tak w każdym razie to sobie trwa i trwa i trwa. Wracając jeszcze do garażu, bo odblokować kolejną broń musimy ją tutaj w tym wypadku po prostu znaleźć jej elementy na trasach i tyle. To są w sumie wszystkie sekrety. Z tego co pamiętam, w wersji na Androidy występował też tryb multiplayer, którego jak widać tutaj nie ma. I to jest duży minus w stosunku do wersji na jabłka. Opcji zbyt wielu nie ma konfiguracyjnych. Możemy sobie sprawdzić stację, zdecydować karierę. Takie tam pierdoły. Czy coś w socjalu jest? Nie, w socjalu. Nic ciekawego. Dobra, chcę wrócić do gry i jeszcze może drugi wyścig, by ludzie zobaczyli, jak się tym fajnie ściga, bo ściga się fajnie. Trybów oczywiście nie ma zbyt wiele, poza tak zwanymi walkami z bossami. I to jest chyba to. Tu jest jakiś oazis. Trzeci poziom trudności powinno być już dużo ciekawy. I w oryginalnym Dead Rally na niego się przybył Dead Rally Garbus. No i ten robi za tego Garbusa. Tu już jest ciekawy. Jednego gościa posłałem do piachu. Mam nadzieję, że to mi zaliczyli jego śmierć. I postaram się posłać też tego dużego do piachu. To doda materiałowi dynamiki i będzie fajnie. Kurde, gość jest dobry, jest w ogóle jednym z tych zawodników z rankingu. A to znaczy, że będzie ciężko go usadzić. I mam nadzieję, że to nie jest prawda, co mówię. Tu jest też takie przegięcie, że jak gość ma jedną kreskę, to jest trochę mocniejszy niż zwykle. Ta jedna kreska ostatnia zajmuje mu więcej niż te 10 podstawowych. A przynajmniej tak mi się wydaje. No proszę umierać, proszę pana, niech pan już umiera. Jest. Hajsu więcej, bogaciej, ciekawiej. A przy okazji widzicie. W paczkach znajdujemy różne bonusy. No i tyle. I teraz tak, ile ta gra kosztuje? Zaraz po przejechaniu sobie sprawdzę i wam... Aha, powiedziałem, nic nie kosztuje. Jest za darmo, więc jak ktoś tego nie ściągnął, to jest dziwny człowiek. Czy nie dziwny, no może nie lubi wyścigów. Ale za darmo warto ją sprawdzić. Zresztą chyba ktoś myślę, że ten. Jest mało osób, której nie znamy. Ładny jest model zniszczeń. Uwaga. Ciach, ciach, ciach. Bo jak widzicie, pojazd się ładnie rozkraczył. Maska podniesiona do góry. Cóż, jak ktoś pamięta stare czasy, to pewnie widzi, że te gry są teraz szokująco ładne. Jak się pomyśli, że to jest na komórkę. Wow, shotgun drugiego poziomu. Pancerz. Super. Coś tam niechcąco już włączyłem. Nie chcę, sio. Może jakaś walka z jakimś bossem, tak? Niech zgadnę. Kopałem się, super. Ale niech będzie ten typ. Tutaj ciekawostka. Na wersji na iPhone'a można było skopać tyłka Duke'owi. To ten taka postać, co ostatnio pojawiła się w nie najlepszej grze i
Przez to straszny hejt na nią spadł. No kolego, kolega dostaje. Jeszcze tylko pozostałych i będzie spoko. Tylko tak, mam 6% zdrowia. Nic dobrego z tego nie będzie niestety. Ale kogo sobie zabiłem, tego nikt mi nie zabierze. Więc doszły takie, tego nie było w oryginale, te deathmatche. One są słodkie, a nie wraca. I zabił, oczywiście tak. To jest deathmatch, więc po śmierci nic się nie dzieje. Odradzamy się, natomiast tych punktów trzeba trochę nazbierać. No gdzie są panowie? Tu jest hajs. Warto sobie to pozabrać, deathmatch. Szkoda, że nie ma tego multika, bo to by było już w ogóle przyjemne. Ciekaw jestem teraz, bo nie, ze względu na to, że nagrałem się na komórce, nie sprawdzałem wersji na kompy. I dobre pytanie jest, czy jest w ogóle sens. Już pewnie wiadomo, sterowanie będzie nieporównywalnie lepsze i wszystko. Ale czy to nadal jest ta sama gra? To jest całkiem niezła. Czy też coś innego? Dobra, ja tutaj nie będę zbyt długo z nim walczył. Coś przerywał niestety z bólem serca ten wyścig. To jest takie niehonorowe, dziadowskie. Podsumowując, to jest bardzo dobry remake. Fakt, że on jest za darmo, to jest w ogóle miły akcent. Naprawdę udany i doskonale odnajdujący się w realiach komórkowych. A nawet nie tylko. Ja go gorąco polecam. Wybawiłem się naprawdę świetnie. Znaczy z czasem się widzi, że to nie jest jakiś brak troszeczkę tego strachu przed przegraną ekonomią. To może być minus dla osób pamiętających oryginał. Ale jak się przymknie oko, to jest naprawdę cacy. To powiedziałem ja, Maciej Makuła. Dziękuję.